Cześć wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale. Jesteśmy na naszych francuskich wakacjach. Jeśli śledzicie mnie na Instagramie, jeśli tego nie robicie, to Was do tego zapraszam. Jesteśmy blisko Cannes, czyli kolejny raz Lazurowe Wybrzeże. Postanowiliśmy wrócić w miejsce, które bardzo lubimy, które daje nam dużo spokoju, w którym bardzo lubimy się regenerować. To był dziwny rok i Wam o tym wiele razy mówiłam, dlatego postanowiłam, że w te wakacje nie będę nagrywać tak dużo, jak robię to zazwyczaj. Czyli nagram krótkiego vloga, pokażę Wam fajne miejsca, jeśli do takich pojedziemy, ale nie będzie to tak, że będziemy jeździć od rana do wieczora, zwiedzać, by Wam te miejsca pokazać. Potrzebuję relaksu. Bardzo Wam dziękuję, że to rozumiecie, bo dostałam od Was mnóstwo wiadomości na temat tego, że no, że rozumiecie, że czasem potrzebny jest taki czas tylko i wyłącznie dla rodziny i dla samej siebie. Wzięłam sobie 3 książki, mam nadzieję, że je skończę. Mam nadzieję, że będę się delektować plażą, miejscem, słońcem. Mimo to mam nadzieję, że pokażę Wam coś ciekawego w tym vlogu. Zapraszam na vloga. Cześć! Kupiliśmy sobie w sklepie ser Le Petit i jest to camembert, który uwierzcie mi jest bardzo dobry, więc łapcie tutaj tą nazwę, ale uwierzcie mi, po otwarciu on w lodówce tak śmierdzi, ale to tak strasznie, że kiedy otwieramy lodówkę, no to tyle, ale smak jest pycha. Smród okropny, ale pycha dla smakoszy camembert i oczywiście we Francji co trzeba kupić i skosztować. My za każdym razem kupujemy solone masełko, bo jest pyszne i niestety we Włoszech ciężko jest nam znaleźć solone masło i to jest pycha. Także sam chleb, ich bagietka z camembert albo z solonym masłem jest pycha. Skosztowaliśmy też tego wina, ono nie było drogie, było naprawdę w miarę tanie, chyba 5 euro za butelkę, więc naprawdę niewiele. I okazało się całkiem ok, więc łapcie nazwę, bo jest ok i to jest wino z Provence. Dzisiejszy dzień spędzamy w Mandolio. To jest plaża, nie jest taka sama jak w Cannes. Piasek jest troszeczkę ciemniejszy, ale woda jest bardzo czyściutka. Teraz jest wcześnie rano, bo jest godzina 8:30, więc jest bardzo mało ludzi. Można wynająć też sobie łódki do pływania, są różne atrakcje. Tam jest wiele wypożyczalni, jakichś atrakcji właśnie, żeby popłynąć statkiem. Dzisiaj morze rano trochę wzburzone. W Mandelieu znajdziecie takie budki, w których możecie zamówić sobie coś do jedzenia i cenowo wychodzi to nawet całkiem fajnie. Dzieci tutaj zamawiają codziennie sobie kanapkę, bagietkę z frytkami i z mięsem. American steak za 6,80. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. To jest ogromna bułka, najedzą się i koszt nie jest taki wysoki.
Bułka wygląda tak. Bułka wygląda tak. Mamy tutaj pół bagietki, mięso i frytki. Jeśli chodzi o lekturę, to przed samym wyjazdem pokazywałam Wam książki, które sobie wypożyczyłam w bibliotece. Nie pokazywałam Wam tej, bo tą już kończę. Prendila con filozofia. Wziąć wszystko to, co nas spotyka w taki bardziej filozoficzny sposób. Bardzo fajna książka, lekka, to nie jest trudna książka, ale daje do myślenia i zmusza do refleksji. Porusza takie ciekawe tematy i tą już kończę, tu już zostało mi kilka stron. I zaczęłam na wakacjach czytać tą Irving Stone o Van Goghu. To już moja druga książka tego autora, bardzo polecam. Książki genialne, super się czyta. No jest to już taki rodzaj lektury troszeczkę bardziej wymagający, bym powiedziała, ale jego romansy są naprawdę świetne. Także mam nadzieję, że uda mi się skończyć podczas wakacji tę książkę. Później jak wrócę w wir pracy, to na pewno będzie ciężko, ale w tym roku obiecałam sobie, że będę czytać częściej. Kochani, jesteśmy w Mondelieu i szukamy restauracji. Już niektóre znamy, ale chcieliśmy zmienić na dzisiejszy wieczór. I sprawdzamy ceny. No, ceny są dużo, dużo wyższe. Uwaga na wodę, już Wam o tym mówiłam, bo woda kosztuje nawet 7-8 euro za taką małą buteleczkę. Ale zobaczcie, pizza margherita we Włoszech kosztuje 5, maksimum 6 euro, a tu 13. Po prostu ceny są dużo, dużo wyższe. Niestety dzisiaj się obudziliśmy i pogoda nie jest najlepsza. Jest bardzo zachmurzone i będzie dzisiaj padał deszcz, myślę, przez cały dzień. Także zastanawiamy się, co zrobić. Nadrobimy chyba zaległości, bo jedziemy kupić jakieś dobre wino. No zobaczmy. Niestety jest pochmurno, pada deszcz. Teraz tylko kropi, ale już od południa dają ogromne opady. Oto stylizacja na dziś. Ja mam sukienkę z Moremois, którą już dobrze znacie, już widzieliście. Jest naprawdę przewygodna, super na jakąkolwiek okazję. Anastazja też już jest wyszykowana i lecimy. Ubrałyśmy z Anastazją nowe buciki. Ona ubrała moje, już teraz używa, a ja ubrałam te, które bardzo polecam, bo są super wygodne. Enoteka po francusku to kawę. Idziemy zobaczyć do środka. I chcemy kupić sobie jakieś dobre wino. To zawsze nasza pamiątka z każdych wakacji. Bonjour! Przypadkiem na Mercato i zobaczymy sobie lokalne produkty i też ceny. Są o wiele wyższe niż we Włoszech. Tutaj mamy olej za litr 12 euro. Pomidory suche, bardzo dobre, żeby zrobić z jajkiem albo do jakichś przypraw, do makaronu też. A tutaj Wam napełnia olej. O, jaka fajna torebka. Tusia, ta jest fajna. Ta troszkę za duża, ale ta super. Taka. O, ta też fajna, no. Bonjour. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene. Ma cos'è questa cosa? È uovo? No, farinata, farina di ceci. Ah, farina di ceci. Ale piękny zapach oliwek. Kolejny dzień stylizacji, tym razem długie spodnie, bo pogoda na zewnątrz jest nie najlepsza. Wygodna bluzeczka z Calvina Kleina, spodnie są z Tomiego, torebka Michael Kors, buty Polini i lecimy na zwiedzanie. Dzisiaj jedziemy do muzeum, jedziemy do Antibes i zobaczymy Muzeum Picasso. Zaczynamy dzień!
a Picasso. Wyszliśmy z Muzeum Picasso, bardzo polecam. Co prawda jego oper, jego obrazów jest niewiele, ale są i inni artyści, których warto zobaczyć. Poznałam dwóch nowych artystów, którzy spodobali mi się bardzo. Wstęp 8 euro za osobę dorosłą, a dzieci nie płaciły w ogóle. No, pół godziny w kolejce musieliśmy stać. Naprawdę polecam. Ja lubię właśnie łączyć wakacje z zwiedzaniem. A teraz niestety telefon mi się rozładowywuje. Idziemy jeszcze na spacer, żeby zobaczyć Antibę, bo też na pewno warto jest zwiedzić to miasteczko. Co kawałek widzimy coś ciekawego, wartego uwagi, ale już niestety nie będę mogła chyba wszystkiego nagrać. Na placu w centrum Antib jest też Mercato, które widzę już teraz jest zamykane. Szliśmy do muzeum, było otwarte. Można kupić warzywa, owoce i różne specjały. Znaleźliśmy miejscówkę. Jesteśmy na placu w Antib, gdzie jest Mercato i jest La Pesqueria, gdzie można zjeść świeże ryby przygotowane. Musicie mieć czas, bo czekaliśmy na to 40 minut, ale cenowo wychodzi bardzo, bardzo fajnie. Bo za lampkę wina i ostrygi, 6 sztuk, 12 euro. Więc nie zmiecie tego nigdzie za taką cenę. Polecam. I moje dzieci oczywiście wcinają. Idziemy na kolację, a tutaj taka niespodzianka, że znowu są mercatini wieczorne, więc wszystkie lokalne produkty, jacyś artyści. Tutaj akurat mamy biżuterię. Pamiętam kilka lat temu, jak byliśmy, zobaczcie jakie ładne. To znaleźliśmy też obrazy, bardzo ładne. Przecudownych zeszytach, które można wypełniać. Ja zawsze pisałam pamiętnik. Piękny. Piękny. Wszystko zrobione ręcznie. Mm. O,
No, it's very nice. And this is from Nepal. World, this one. Yeah. Okay. As we used to do paper one by one. Wow, it's wonderful. And this is a paste. This paste paper is called the technique. I work with the fork. You're wonderful. A small. Oh, small one is cute. So cute. This one is for watercolor. It's the same paper. Okay, the same paper. Okay. Yes. It's nice to write also. Also, yes, we want. Atokila is the name of material, and this is the same. Okay. Ivory. Ivory. Oh. Vegetable. Ivory. It's not. Yeah, yeah. Avocado. Yes. Like. Okay. That comes from a like a coconut. Coconut. Okay. Okay. It's very strong, but not enough. Okay. But yeah, not enough. Why.
kochani, kolejny dzień, wieczór, kolejna stylizacja. Dzisiaj rano zapomniałam nagrać Wam stylizację z długą, zieloną sukienką, jak jechaliśmy do Cannes. Sukienka od Moremoa, czerwona, z białymi kropeczkami, bardzo wygodna, super materiał, fajnie się układa. Mamy też opalone nóżki, więc możemy je tutaj pokazać. My jesteśmy co prawda wykończeni, bo cały dzień byliśmy nad morzem, a później na basenie, ale mimo wszystko nie chcemy stracić wieczoru i lecimy, by zobaczyć nowe miasteczko. Dzisiejszy wieczór spędzamy w murze. Niestety szkoda, że przyjechaliśmy tutaj tak późno. Już jest ciemno i nie widać uroku tego miasteczka, a jest naprawdę piękny. Roznosi się stąd przepiękny widok. Pełno galerii sztuki, więc warto tu przyjechać. I dowiedzieliśmy się od jednego pana malarza w jednej galerii sztuki, że kiedyś to miasto było, należało do Włoch. Więc teraz jest francuskie, ale kiedyś to było włoskie miasto. Zobaczcie te uliczki. Wstaje, ten ma świeże brioche. Byłam właśnie w boulangerii i kupiłam brioche dla dzieci i dla mnie. Tak naprawdę nie mogłam zasnąć, miałam dziwne sny. Dzisiaj w nocy obudziłam się o 6:00. Oni jeszcze wszyscy spali, dlatego ubrałam się i poszłam na spacer. Zaczynamy kolejny dzień. Jesteśmy na plaży Mandalieu La Napoule, gdzie znajduje się też zamek. W tym zamku byliśmy 3 lata temu, pokazywałam go Wam wewnątrz, można go zwiedzić, bardzo ciekawy. Dzisiaj postanowiliśmy przyjść tutaj i spędzić właśnie dzień na tej plaży. Na niej jest też taki bardzo uroczy bar, który też możecie już rozpoznać po moim Instagramie, bo mam tam zdjęcie na takiej huśtawce. Woda dzisiaj czyściutka ze względu na to, że chyba nie było żadnej burzy nigdzie, a jutro planujemy wybrać się do Saint-Tropez i właśnie chyba popłyniemy takim statkiem.
wieczór, jedząc przy zachodzie słońca, idziemy do Mandelieu La Napoule. A to moja stylizacja na dziś wieczór. Widzę, że wiele osób pomyślało, żeby zrobić piknik na plaży. Jest godzina 6. Zobaczcie, ile jest ludzi. Tu we Francji jest to bardzo popularne właśnie, by się spotykać ze znajomymi wieczorem i by robić piknik. I my też dzisiaj będziemy robić. Kolejny dzień naszych wakacji. Dzisiaj rano byliśmy nad morzem, później na basenie, a teraz wybieramy się do Saint-Tropez. My w Saint-Tropez już byliśmy, spędziliśmy tam jeden tydzień naszej podróży poślubnej, ale postanowiliśmy teraz tam wrócić. Wydaje mi się, że look jak najbardziej adekwatny do miejsca. Tą sukienkę bardzo lubicie, jest to sukienka vintage, która bardzo podkreśla wszelkie kształty i wygodne buty. Mam też, zabrałam ze sobą szpilki, ale będziemy dość dużo chodzić, więc wygodne buty to podstawa. Zaczynamy. Dojechaliśmy do Saint-Maximin, tutaj zaparkowaliśmy, zostawiliśmy w porcie auto i postanowiliśmy popłynąć kawałek statkiem do Saint-Tropez. Za 4 osoby, 2 dorosłych i 2 dzieci zapłaciliśmy 45 euro tam i z powrotem. Podróż będzie trwała 15 minut, więc niedługo, no a koszt jest dość wysoki, bo podróż trwa krótko. Płyniemy. Thank you.
Jesteśmy na takim statku i przepływamy koło prywatnego statku. Dzień dobry, w kolejny dzień i już niestety przedostatni dzień naszych wakacji. Wczoraj byliśmy w Saint-Tropez, bardzo polecam. Nie wychodzi to tanio, bo rejs statkiem jest naprawdę krótki, ale warto. Warto tam pojechać, warto zobaczyć to całe bogactwo, przejść się po tych luksusowych uliczkach, zobaczyć te luksusowe jachty. Byłam w wielu miejscach już, ale jachty, które widziałam w Saint-Tropez 10 lat temu i w tym roku, przebijają wszystko. Wieczorem wszędzie są spektakle, występy, koncerty, także na pewno jest to też fajne miejsce dla młodzieży. My wróciliśmy o północy, bo z Saint-Maximin do miejsca, w którym my jesteśmy, do Mandolier, jest godzina drogi, także nie chcieliśmy też wracać bardzo, bardzo późno. Dzieci były wykończone, ale na pewno gdybyśmy byli sami, to byśmy poszaleli troszeczkę bardziej. Bardzo podobała nam się wycieczka wczoraj. Dzisiaj mamy plany spędzić dzień nad morzem, znowu trochę na basenie, żeby dzieci się wyszalały, a wieczorem chcielibyśmy wrócić do Cannes. Niestety dzisiaj są ogrodnicy i tną trawę. A dziś wieczorem chcemy się wybrać do Cannes właśnie, żeby spędzić fajny wieczór, bo tam na pewno też będzie dużo życia, więcej niż na pewno w Mandolier, bo Mandolier to taka spokojna miejscowość. Jeszcze tylko takie szybkie podsumowanie, bo dostałam od Was wiele pytań na Instagramie, dlaczego mieszkając we Włoszech w tak pięknym miejscu wybraliśmy na wakacje Francję.
Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo we Włoszech są przepiękne plaże, przepiękne morze, je się doskonale, ale mimo wszystko jest tutaj coś na Lazurowym Wybrzeżu, coś, co nas przyciąga bardzo. Mój mąż zawsze mówi, że sprzeda wszystko kiedyś na emeryturze i przyjedziemy tutaj, kupimy sobie tutaj mały domek i tutaj zamieszkamy. Także my jesteśmy zakochani w tym miejscu, nie tylko w Mandolie, ogólnie. Costa Azzurra bardzo nam się podoba. Podoba mi się klimat, który tutaj jest, kultura ludzi, która tutaj jest. I dlatego co jakiś czas, co 2-3 lata jedne wakacje spędzamy tutaj, a później lecimy w nowe miejsce. Także dlatego też wybraliśmy między innymi w tym roku to miejsce. Wakacje we Francji na pewno są droższe, jeśli chodzi o jedzenie poza domem. My mieliśmy apartament i często jedliśmy tutaj w apartamencie. Kupowaliśmy sobie owoce morza, które bardzo lubimy, ostrygi, które tutaj można dostać w niższej cenie. Zjedliśmy kilka razy poza domem, tak jak wczoraj w Saint-Tropez, ale trzeba liczyć się z tym, że ceny są bardzo wysokie i na taką czteroosobową rodzinę, gdzie my nie jemy dużo, no trzeba przeznaczyć 100 euro, tak minimum, to tak naprawdę jemy tylko antipasto, 150, żeby tak normalnie już zjeść w jakiejś takiej knajpeczce z butelką wina, no 200, jeśli chcecie zjeść, już tak wiecie, minimum 200. Jest drogo. Za piwo na przykład w Saint-Tropez wczoraj zapłaciliśmy 20 euro za jedno piwo. Opłaca się jeść na pewno w południe w tych budkach nad samym morzem, które Wam pokazywałam, bo tam za bułkę zapłacicie około 6 euro. Niektóre są droższe, 8 euro w zależności od miejsca, w którym jesteście. Jesteśmy gotowe do wyjścia i jedziemy teraz do Cannes wieczorem. Ja wybrałam długą sukienkę, którą już znacie z zeszłego roku. To jest sukienka z Guessa, a Anastazja dzisiaj ubrała wszystko ok i moje buty. Pierwszy raz, jak wychodzi w obcasach i się pomalowała sama. To pierwszy raz w życiu, kiedy Anastazja się pomalowała i jest podekscytowana. No ale dobra, nad morzem można na to pozwolić. Lecimy! Dojechaliśmy do Cannes, zaparkowaliśmy i idziemy w stronę już centrum, La Croisette, najsłynniejsza ulica tutaj w Cannes, gdzie są wszystkie najpopularniejsze butiki, też najdroższe, i jest cisza. To nie jest Saint-Tropez. W Saint-Tropez było pełno życia, pełno spektakli, pełno występów, koncertów, a tutaj nie ma nic, jest cisza. Myśleliśmy, że będzie trochę więcej życia, zaraz dojdziemy nad samo morze i zobaczymy, czy tam się coś będzie działo. Kochani, w ostatni dzień naszych francuskich wakacji. Już jesteśmy spakowani, zaraz zanosimy wszystkie rzeczy do auta. Anastazja jeszcze się kąpie, ostatni dzień, ostatnie chwile w basenie. Lecimy nad morze, zjemy sobie obiad i po obiedzie wracamy do domu. Ja Wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Zostawcie paluszka, jeśli Wam się podobał. Komentarz, co podobało Wam się najbardziej, które miejsce podobało Wam się najbardziej. Śledźcie mnie na Instagramie, jeśli jeszcze tego nie robicie, i widzimy się w następnym vlogu. Cześć Wam! Postanowiliśmy
wziąć sobie deskę. 15 euro za godzinę. Gabriele się cieszy strasznie. Ja też chciałam wypróbować. Zobaczymy, ile uda nam się stać na niej. Io lo vedo male.